Cały czas dwoje prowadzących, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich, Agnieszka Kobuza Wojska. Dzień dobry. I Łukasz Starowiejski. A z nami człowiek, który zacytuje, Trudno mi się cieszyć ze srebra. Tak powiedziała ta osoba, która jest naszym gościem, a to srebro Mistrzostw Świata. E, Oliwia Toborek, dzień dobry. Dzień dobry. Jak to? Jak można się nie cieszyć ze srebra Mistrzostw Świata? No, wiadomo, że zawsze jak się jedzie na zawody takiej rangi, to celuje się w najwyższe cele. I nasz trener kadry też od zawsze nam to wkłada do głowy. I przez to, że zabrakło tak niewiele do tego złota, jest tak ogromny niedosyt, że bardziej niż się cieszyć, już w głowie mam to, co muszę poprawić. I chciałabym już wracać na, na salę, tak naprawdę. Oliwia, powiem Ci, jako starsza, niestety, koleżanka, że mając medal brązowy z Rio był on najlepszym, nie tylko prezentem, ale też motywacją na później. Tak więc ja jestem przekonana, że to sobie powiesisz i to będzie cię motywować. Yy, mówię o medalu, który mam w ręku srebrnym. No. Tak więc cieszy ten medal choć trochę? Jeżeli będzie motywował? No jeżeli będzie motywował, a będzie na pewno, to cieszy. Yy, no ja też wiem z własnego doświadczenia, tak jak parę lat tak naprawdę pod rząd... Nie, nie miałam za bardzo szczęścia na Mistrzostwach Europy. Tak w tym roku pojechałam i przygotowania wykonałam na 100% i wróciłam no właśnie, ze złotym. Jechałaś na Mistrzostwa Europy, yy, w, przepraszam, Mistrzostwa Świata w ostatnim momencie, bo byłaś zawodniczką tak. rezerwową. E, twoja koleżanka doznała e, kontuzji, Martyna Jancelewicz, i trener do ciebie zadzwonił, czy jesteś gotowa. Tak było? Tak, tak Fajne, było. mistrzostwami. Yy, chyba dwa dni przed wylotem? Dwa dni przed wylotem? Tak. Powiedz mi, jak to jest? Bo z jednej strony, jako sportowiec wiem, że różnie jest ułożony ten cykl treningowy i domyślam się, że ty byłaś troszkę innym treningu niż dziewczyny przed startem. Yy, tak było. Wszystko poukładałeś w głowie, czy, ja, czy jak to było? Tak było. Po Mistrzostwach Europy, tak naprawdę, wszystkie miałyśmy tydzień w domu, który nie był takim totalnym roztrenowaniem, tylko wiedziałyśmy, że jedziemy za chwilę na kadrę do spały. I ja szło, miałam takie przygotowania, żeby też dziewczynom pomagać na kadrach, na sparingach, w przygotowaniu do startu. Później ja miałam zaplanowany wylot do Kanady, gdzie poleciałam na sparingi. Z zawodniczką właśnie, która była olimpiko jest olimpijką z Tokio. Kilkukrotną medalistką Mistrzostw Świata i Mistrzynią Kanady. No i tamten obóz mocno przepracowałam. Zrobiłyśmy parę mocnych sparingów. Każdego dnia czułam się coraz lepiej i pewniej w tym ringu. No i po powrocie tak naprawdę... Miałam dwa tygodnie takie prawie, be, prawie dwa tygodnie bez boksu, więc skupiłam się na siłowni, na bieganiu. I taki objętościowy trening? Tak, i tak naprawdę ten ostatni... Czyli byłaś w takiej konkretnej robocie, nie bokserskiej, tak. ale takiej mocno objętościowej, tak. to obciąża organizm. Jednak mam wrażenie, że przed startem trochę schodzi się z tych obciążeń, tak, a ty z tak. takich obciążeń wjechałaś na y, turniej. Tak, no właśnie wyszło tak, że ja ten ostatni okres przepracowałam zupełnie na odwrót, że nie robiłam boksu, tylko siłownie i bieganie, a przeważnie odpuszcza się ten trening motoryczny i skupia się tylko na boksie. Czy, yy. czy, Czyli teoria czyżby, sportu się kłóci z praktyką. No <noise> czyżby może, czyżbyś odkryła właśnie swoją metodę na sukces? Yy, nie. Odwracamy ja... wszystko do góry nogami. Muszę i wtedy... pójść do swojego promotora za WF-u, chyba że jednak są inne drogi. Ja raczej zostanę przy tej poprzedniej, jak już będę wiedziała, że Czyli ja. i na świeżości ten... troszkę lepiej. Tak, na świeżości troszkę lepiej, ale yy, trenerzy wiedzieli, że jestem w treningu, więc byli pewni, yy, że. Jestem gotowa wywalczyć chociażby ten medal, bo trener mi powiedział, że gdyby nie miał pewności, że będzie co najmniej brązowy medal, to by po mnie nie zadzwonił, bo nie jest taki, że bierze kogoś na wycieczkę. Jak już jechać, to po coś. Tak, zdecydowanie. No i pięknie. A powiedz mi, zawodostwo czy igrzyska olimpijskie, co cię bardziej interesuje? Czy to nie? i to po prostu na wszystko jest czas? Jak zamykam sobie oczy i wyobrażam jedno i drugie, to wiadomo, że przy igrzyskach jest no jest to coś, tak aż serce szybciej bije. Takie emocje. Czyli... jest miód serca Agnieszki. Bez przesady, myślę, że w swoje również. Oczywiście. Siedem lat wystarczyło, aby zdobyć medal mistrza Świata, czy kolejne dwa wystarczą, aby? Myślę, I że dopowiedzmy tak? sobie, aby pojechać do Paryża. Myślę, że tak, jak najbardziej, tylko trzeba się zaangażować w 100%. I tak naprawdę ten start mi pokazał, czego jeszcze brakuje w tych przygotowaniach, co można zrobić lepiej, bo czego? zawsze. Czego? Czy nie możesz zdradzać wszystkich tajemnic? To bym zostawiła dla siebie, bo jeszcze muszę pomyśleć, jak dopracować niektóre hmm? y, mankamenty. Dwa dni dopiero od tego medalowego występu. No, Więc jeszcze tak, jest wiem, chwila, żeby wiem. Ale się No ale tak cieszyć jak mówię. I... Cały czas w głowie tylko to, co można jeszcze zrobić lepiej. No i tak naprawdę do, do przygotowań zawsze brakuje czegoś. N nigdy się jakby człowiek nie poświęci w tysiącu procentach, więc zawsze trzeba szukać jeszcze tego jednego procenta, żeby dodać, żeby było lepiej następnym razem. I tak myślę, że jeśli właśnie się poświęcę, skupię się na tym, co jest do poprawy, czyli, ten, czyli na tym, co mi też pokazał ten start. To myślę, że jak najbardziej starczy. Twój trener Jacek Dymowski twierdzi, że wszystko to jest mozolna praca. Mam wrażenie, że ty ciągle mówisz o tej pracy, że kończysz chwilę przerwy i zaraz masz ochotę wracać do pracy. Czy też tak uważasz, że wszystko sobie wypracowałaś? Yy, tak, też tak uważam, że sobie wypracowałam. Nie jest. Nie... A ja uważam, że na pewno masz talent. Ja nie uważam, że nie mam talentu. Ale on czytałam z nim wywiad i powiedział, że uważa, że głównie to jesteś tak pracowitą osobą, że. Y wiem, też czytałam ten wywiad, musimy sobie z trenerem porozmawiać. Ale najpierw musimy trochę odpocząć od siebie, choć zawsze tak zdrowo, jest. zdrowo, tak. nie powiem. Y znaczy, ale musiała... talent do pracy to jest składowa, niezwykle ważna składowa całego talentu do tego, żeby mieć sukces. No, be, bez tego się nie da osiągnąć. Jakbyś nie miała szybkiej ręki naturalnie, to bez pracy tego się nie, nie da się tego zrobić. No, też tak uważam. Yy, powiem, że nie uważam, że talent nie istnieje i że każdy, kto osiąga jakiś sukces, ma talent. Większy bądź mniejszy, ale bez ciężkiej pracy to w pewnym momencie on przestaje wystarczyć. Ja myślę, że sukces to w ogóle taka mikstura szczęścia pracy, talentu, tak, regeneracji, tam naprawdę dużo rzeczy trzeba do tego koszyka nabierać. U, u nas też często w boksie szczęście y, robi dużą robotę, bo my na przykład na... Jak przyjeżdżamy na zawody, na następny dzień mamy losowanie i możesz wylosować zawodniczkę, która ma trzy walki na przykład, a możesz zawodniczkę, która jest y, złotą medalistką z Tokio czy, czy z innych igrzysk, 10, 20 lat starszą. I tak naprawdę wiadomo, że jak jedziemy, to jesteśmy przygotowani na taką sytuację i trzeba wygrywać z każdym, ale czasami po prostu się nie jest gotowym i to szczęście dlatego jest też ważne. A szczęście sprzyja lepszym, ja tak zawsze uważam, ale Paryż Musiałabyś zmienić wagę. Czy będzie to problem? Mm, nie będzie to problem pod względem robienia wagi. Ponieważ ja ważę około 77 kg, a 75. Tak, najwyższa kategoria wagowa u kobiet to 75, bo u mężczyzn na przykład została wycofana. Mhm. No, więc robie, samo robienie wagi nie byłoby problemem. Będzie duża rywalizacja w Polsce. Myślę, że na pewno. Cięższa będzie rywalizacja w Polsce, niż byłoby wygranie walki z niejednym innym państwem już na samych igrzyskach. Często tak jest, że zdobycie samej kwalifikacji jest dużo trudniejsze niż y, sam start na igrzyskach olimpijskich i myślę, że to wielu sportowców by, y, by potwierdziło. E, ja chciałam się zapytać, czy ty masz jakieś takie swoje szczęśliwe gadżety przedstartowe? Mm. Nie, mogłabym nazwać takim gadżetem, jakby wyrobioną rutynę, że wszystko przed startem jest takie same. Ale w patrzę... dzień walki. Oczywiście. Powiem ci, że mam bardzo podobną rutynę, że wszystko musi być zaplanowane, ale patrzę na twoje włosy, które związałaś chwilę przed wejściem tutaj. I chyba nie jest łatwo z takim, że tak powiem, ciężarem walczyć i tak dalej. Czy to nie jest trochę Twój amulet jakiś? Yy, nie. Yy, co do. Tego, czy jest łatwo, czy nie, to y, zawsze są jakieś dziewczyny na kadrze, które robią warkoczyki, bo ja niestety do nich nie należę. Y, Czyli masz swój team. Tak, mam swój team. <grym> y, nie tylko trenerski, ale fryzjer też wszystko jest. Y, no i zawsze, zawsze te warkoczyki są na walkę, albo 10 albo 2 i to dużo ułatwia, żeby Czyli włosy cała trzymały się. Tak, prawda, fighterka. Wróćmy jeszcze do Stambułu, bo chciałbym posłuchać twojej, twojej opinii na temat tej walki, przede wszystkim finałowej z Litwinką Gabriele Stonkute. Zaczęłaś bardzo dobrze, pierwszą rundę wygrałaś. Jak wyglądała ta walka twoimi oczami? Pewnie już nawet sobie obejrzałaś. E... Właśnie powiem szczerze, że jeszcze jej nie obejrzałam, hmm. bo to wzbudza po prostu takie ogromne emocje, na które hmm. jeszcze nie byłam gotowa po powrocie hmm. po takim intensywnym okresie. Totalnie cię rozumiem, jak Ciebie słucham. Pamiętam, jak właśnie przegrałyśmy w Rio i wszyscy oglądali ten wyścig, a ja chyba przez pół roku go nie oglądałam, bo nie chciałam. Chciałam się cieszyć, więc hmm. to jest dobra taktyka. Ja właśnie mam podobnie. Często jest tak, że schodzi się z walki i nie pamięta się, co tam się działo. Mhm. I tak było teraz? Trochę tak. Nie jest to ze względu na uderzenia, tylko bardziej mhm. na te wszystkie emocje. Teraz, w moim odczuciu, walka wyglądała tak, że rzeczywiście ta pierwsza runda wyszła dobrze. Później trochę zaczęło umykać, coraz ciężej. Trochę zaczęła umykać koncentracja. Coraz ciężej było słuchać trenerów. Myślę, że wyszło może trochę to zmęczenie. Yy... I... I nie wiem, chciałam do końca, ale po prostu czasami ciało mi nie pozwalało. Oliwia, yy, taki temat: nagrody w boksie. Tak naprawdę to jest chyba. Dopiero teraz zostały wprowadzone tak duże e, nagrody. Czy myślisz, że to zmotywuje i podniesie poziom boksu amatorskiego? Y y. Y tak szczerze, uważam, Wczoraj że. Wczoraj rozmawiałam z Karoliną Koszeską. Wiem, że Karolina się nie załapała, bo naprawdę w boksie przez wiele lat nie było pieniędzy. Ja nawet jak miałam srebro z mistrzostw Europy Kadetek, to. Ale to podniesie poziom. Myślę, że więcej osób będzie. Oczywiście my, jako sportowcy, nie startujemy tylko dla pieniędzy, zwłaszcza w takich konkurencjach olimpijskich. Ale myślę, że no fajnie jest mieć nagrodę za to, co tak, się no robi. no Zdecydowanie. Poświęcenia że... wielkie. Tym bardziej, że ta nagroda to tak naprawdę. Jest dla nas ogromna pomoc, bo wielu sportowców musi albo chodzić do pracy, albo rezygnować Właśnie. ze sportu, żeby się utrzymać. Mhm. Ja bym chciała tą nagrodę przeznaczyć na albo zainwestowanie w jakąś nieruchomość, bo wiadomo, jak teraz jest. Albo po prostu w jakieś inwestycje, żeby, żeby ją. Na swoją Ej, przyszłość, tak. żeby, żeby tak. móc dalej swoją po prostu spokój sobie. Tak, chciałabym mądrze to wykorzystać. No i bardzo dobrze, to jest, to przynajmniej jesteśmy pewni, że będziesz długo dawać nam piękne emocje. Tak, a do tych, do tych pieniędzy tak długo się zastanawiałam, żeby odpowiedzieć, ponieważ wiadomo, że to jest ogromna pomoc, ale niektórych takie rzeczy też psują i to właśnie nie ma później też takiej motywacji dłużej. Tak, Więc jest to, to tylko motywacja człowieka. zewnętrzna, a nie wewnętrzna. Jednak sportowcy mhm. uważam, że lepiej startują, jak ta motywacja wewnętrzna jest duża, tak, a nie tylko zewnętrzna. A ciebie, rozumiem, głównie motywuje to, żeby pojechać do Paryża i zdobyć tam medal. Tak, to jest twoja podstawowa motywacja. Mhm. Jeszcze jedno pytanie. Przyznam cię szczerze, że wczoraj wieczorem rozmawiałam ze swoim mężem i z moimi przyjaciółmi i chcieliśmy się dowiedzieć, czy Interesujesz się boksem zawodowym, bo złota era boksu to, to lata 90. I czy wracasz do tych walk po prostu? Yy, wracam. Yy, często ze względu na to, że jestem zakochana w Mikeu Tysonie i uwielbiam oglądać jego walki. Z Moim mężem by się dogadała. <laughs> Możemy wyjść na jakąś kawkę razem. O, z chęcią. Już myślałem, że na ring. <laughs> To chyba bym nie radził. Czyli wracasz do tych walk, oglądasz to, co się działo. Tak, jak najbardziej trzeba wracać do tych walk. Tak samo trzeba oglądać i boks olimpijski z tamtych czasów. Yy, I tak samo z tych. I trzeba dużo oglądać i od każdego po trochu podnieść. Trzeba żyć tym. Tak. A jaka jest Oliwia prywatnie, poza boksem? Co ją interesuje? Co jest jej pasją? Oliwia. Bardzo lubię zwierzęta i to... Tak, ja wiem. Zawsze, gdy wyjeżdżam, Ma Oliwia jest w domu, podrzucam jej swojego psa. Tak, tak powiedział trener. Tak, to prawda. No ja tą miłość do zwierząt miałam wpojoną w domu od małego i to nie jest tak, że tylko pieski, kotki, ale wszystko. Mój ja, tata... Tak, mój tata jest zafascynowany tym i miał... Ta... Takie zwierzęta były w domu u mnie od małego, tak naprawdę. Yy, także ja no, koło wszystkiego potrafię zrobić. Oliwia jeszcze studiuje, ale ostatnio y, troszkę mniej Przez to, że dwa miesiące w takich rozjazdach Przez to, że zdobyła Psychologię sportu Wiceprzewodnicząca świata Psychologię sportu Czyli po karierze Oliwia będzie chciała być Że już tak zostanę w tej manierze <grym> Będzie chciała być psychologiem sportu Pomagać hmm. innym sportowcom, nie wiem mm, Przechodzi tyra... więcej A czy teraz ten kierunek pomaga tobie? I ten kierunek pomaga mi teraz, i ja bym chciała kiedyś pomagać sportowcom i współpracować sporto ze sportowcami i, i tym zarażać, bo ja sama współpracuję z psychologiem sportu i jest to po prostu no, niesamowite, jak ona mnie tym zaczęła zarażać. To świetnie, to. Yy, mam wrażenie, że tych. Yy, to nie jest jeden plan B Oliwii po karierze, to jest sporo tego wszystkiego tych zainteresowań. Tak, poza tym ja wychodzę z takiego założenia, że właśnie jakby niemożliwe nie istnieje i nawet jak będę miała 30 lat i nagle będę chciała zmienić swoje życie o 180 stopni, to jak się w to zaangażuję i naprawdę będę chciała, to to zrobię. No i pięknie. Oliwia, super. E